18 maja warszawskie Złote Tarasy po raz kolejny odwiedziła ekipa magazynu Siemens Fresh Look. Tym razem zakupy z finalistami modowego konkursu odbyły się w znacznie większym gronie. Oprócz Karoliny Malinowskiej obecny był również Maciej Zień, który podzielił się z uczestnikami swoimi modowymi inspiracjami. Ze mną jest Maciek Zień, który o kobietach wie chyba wszystko, a na pewno o ich stylu. Powiedz mi jedną rzecz. Projektanci są oczywiście inspiracją. Dla projektantów inspiracją jest ulica, a czy Ciebie inspirują trochę blogerzy? Wiesz co, na pewno tak, w ogóle już od jakiegoś czasu, oprócz tego, że są inspiracją, po pierwsze, że mają bardzo ciekawe spostrzeżenie w ogóle i spojrzenie na modę, są bardzo obiektywni, dlatego że nie są związani z żadną redakcją, nie muszą się tłumaczyć ze swoich stylizacji z pani kreatywnej, pani naczelnej, gdzie ten proces na pewno o wiele bardziej skomplikowany jest w pismach. Już od jakiegoś czasu się utrzymuje ten trend, gdzie ci blogerzy stają się coraz ważniejszymi osobami. Po porannej kawie wszyscy ruszyli na zakupy, oddając się modowemu szaleństwu. Zakupy, które mogą zrobić bez wyrzutów sumienia. Tutaj nabyłam skórę, ramoneskę rudą. Po prostu. Ale fantastycznie się cieszy, że nie jest czarna. Czarną już mam. Czarną masz. Czarną powinna mieć właściwie każda z nas. Taką marynarkę. Ładna. Z wysokimi ramionami. Droga, tak... strasznie droga, ale naprawdę no... Ach, dzisiaj się konkretna. Nie martwimy. Tak jest. Oczywiście. Najbardziej jestem zadowolona z tej torebki. Ja też. Jakby ci magicznie zginęła, to szukaj jej u mnie. Dobrze. Karolina nie opuszczała uczestników na krok, przetrząsając z nimi zakamarki każdego sklepu. Co wybrałeś? Jak na razie? Jeden z dwóch facetów w tej edycji. Jeden z dwóch facetów wybrał rockową. Fajna. Na taką, jaką wygrałem edycję. Taki trochę Rick Owens, co? Dokładnie. Zakupowa gorączka nie ominęła nawet samej Maliny, która nie oparła się kilku ciekawym dodatkom. A teraz chwila odpoczynku, zasłużonego mam wrażenie. Teraz poczekam na to, co nasi uczestnicy sobie kupili. Czekam na Fashion Parade. Po południu przyszedł czas na wielki finał. Przyznanie nagrody specjalnej innowacyjnej suszarki do ubrań marki Siemens. Nasz konkurs jest dla ludzi, którzy kochają modę, którzy są przez modę uwiedzeni, są nią zakręceni, są modowymi szperaczami, uwielbiają rzeczy, które są niesztampowe, a jeżeli nawet są sztampowe, to nadają im własnej osobowości. Nagrodę główną w drugiej edycji konkursu Siemens Fresh Look, jaką jest suszarka marki Siemens, otrzymuje od nas za modowe zakręcenie Tamara González-Pera. Czy masz jakieś rady dla internautów, tych, którzy chcą się zacząć interesować modą? Nie bać się, nie przejmować się tak bardzo opinią innych, słuchać siebie i próbować tego, na co mamy ochotę. Naprawdę myślę, że życie jest jedno i warto je wykorzystać. Fresh look, no to tak jak sama nazwa wskazuje, jest to taki świeży look, świeży wygląd. Warto być oryginalnym i stylizować się po swojemu, żeby wyrażać swój charakter, swój nastrój. To jest bardzo fajny pomysł, ponieważ wygrywa dużo osób, można poznać ciekawych ludzi, Karolinę Malinowską, również dzisiaj poznaliśmy Macieja Zienia. Takie projekty są genialne jak dla mnie, można się sprawdzić, wygrać i korzystać.
fajna inicjatywa i także dla nas, dla osób, które się modą interesują, prowadzą blogi, tak, no to jest niezła okazja naprawdę, żeby sobie trochę poszaleć zakupowo, także super strasznie. Byłam dzisiaj absolutnie w swoim żywiole. Zimę!